Ta mucha jest najfajniejszą muchą na świecie. I niech ktoś próbuje mierzyć się z naszą muchą. Jestem w stanie stanąć tutaj w szranki na argumenty, bo tych argumentów po naszej stronie jest bardzo, bardzo wiele. Mucha raz, że jest, proszę zobaczyć, postacią wyjątkową, przesympatyczną, budzi same pozytywne emocje. Kochana jest przez dzieciaki i nie tylko. Z tego tytułu, że raz, że ładnie i fajnie i sympatycznie wygląda, a dwa, że posiada mnóstwo wiedzy i tą wiedzą chętnie się dzieli z dzieciakami podczas różnych takich zajęć edukacyjnych, podczas których to po prostu uczy dzieciaki, jak segregować odpady, co zrobić w swoim najbliższym otoczeniu, aby nasza planeta, nasze miasto było zdrowsze. Mucha Odpaducha narodziła się, powstała 8 lat temu. Wygrała w plebiscycie. Mieszkańcy zagłosowali na Muchę Odpaduchę. Autorem Muchy Odpaduchy jest pan Marek Jarosz. No już mucha stała się nasza, jest wizerunkiem naszego systemu. 8 lat już jest z nami, urosła, nabrała ogłady, uczy dzieciaki i mieszkańców segregacji. No i właściwie już ma swój fanklub tak naprawdę. Wszyscy muchę chyba już znają, no i nawet lubią. Z Mucha Odpaducha robi wszystko, gra w filmach, występuje na scenie, co jeszcze mucha robi, bawi i uczy dzieci tak naprawdę, odwiedza je w szkołach i przedszkolach, ma swoją pracownię Mucha Odpaducha w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji, tak naprawdę mucha jest wszędzie, gdzie są odpady.